Cześć wszystkim! Dzisiaj przygotuję bardzo prosty, szybki w przygotowaniu i pyszny deser w kształcie serca. Deser będzie smakował podobnie do ktysi z bitą śmietaną i truskawkami. Będę dzisiaj robiła dwa serduszka dla dwóch osób i proporcje pod filmikiem podaję na dwa serduszka. Ale jeżeli chcecie zrobić więcej serduszek, to zwiększcie ilości produktów proporcjonalnie. Deser będzie bardzo dobrze smakował na walentynkę lub na jakąś inną specjalną okazję. Zapraszam Was do przygotowania. Włączam palnik na najmniejszy ogień, dodaję do garnuszka wodę, masło, nieważne czy jest w temperaturze pokojowej, czy jest chłodne, i mieszam, aż wszystko się połączy i masło się rozpuści. Kiedy masło zaczyna się gotować, dodaję całą mąkę i bardzo intensywnie, szybko mieszam. Masa jest ładna, gładka, jednolita i zostawię ją odpocząć, wystygnąć na 7-10 minut. Do blendera przekładam masę, która mi już troszeczkę wystygła. Dodaję na razie jedno jajko i włączam mikser na maksymalne obroty. Kiedy masa połączyła się z pierwszym jajkiem, dodaję drugie. Nie dodawajcie wszystkie jajka naraz, to jest bardzo ważne. Masa już jest gotowa, gęsta i jednolita. Wydrukowałam i wycięłam serce i teraz będę rysować kształty na papierze do pieczenia. Przyłożyłam narysowane serduszka na blachę. Tutaj przyłożyłam naszą masę. Mam woreczek z tyłku, może być też bez tyłku. Takie serduszka wkładam do piekarnika na 15 minut. Piekę je przy temperaturze 190-100, a po 15 minutach zmniejszam temperaturę do 170 i piekę jeszcze 10 minut. Kiedy się pieczą, pokroję truskawki na małe kawałki. Do miksera wsypuję schłodzoną śmietankę, cukier, puder i ubijam. Śmietanka ładnie się ubiła i jest sztywna i gotowa. Serduszka mi się ładnie upiekły, już troszeczkę wystygły. Tutaj dwa serduszka i jeszcze jeden bonusowy ktyś. I teraz trzeba przekroić każde serduszko w poprzek. Tak to wygląda w środku. A do środka wykładam naszą bitą śmietanę z cukrem pudrem. I teraz do środka wkładam truskawki. Teraz nakładam drugą część serduszka i jeszcze posypię cukrem pudrem. Kochani, zobaczcie, jakie ładne serduszko mi się udało. Wygląda bardzo pięknie, romantycznie. Bardzo pysznie smakuje, jest lekki, delikatny w smaku. Koniecznie zróbcie ten deser dla swojej drugiej połówki na walentynkę albo na jakąś inną ważną dla Was okazję. A ja bardzo Was proszę o subskrypcję mojego kanału, polubienie tego filmiku, żebym mogła więcej i więcej dla Was robić ciekawych filmików i dzielić się fajnymi przepisami. Dziękuję wszystkim i do zobaczenia.